Jestem fanką twojego Instagrama. Tak? Tak. O, tak, tak. Mi się załatwić już trochę followersu. Ja sobie cenię to jakościowe połączenie z państwem. I ja odpisuję na każdą wiadomość, ale jakby tak jeszcze tak coś skoczyło, fajnie by było, nie? No dobrze, ostatnio... Poprosimy Instagram. Słuchajcie, no tam fajne rzeczy się dzieją. Podróże, bardzo, książki. Bardzo tak. I ostatnio widziałam podróże najbardziej. No to zapraszamy państwa, Marta Manowska, bardzo prosty ten Instagram. Ale chciałam nawiązać do ostatniej chyba roleczki, którą tam puściłaś i tam mówiłaś coś o aplikacji randkowej. To mówiłam. No i co? Wysypało. No tak sobie zerkam czasami, no. I od niedawna? No i sobie zerknęłam tam popatrzeć. No i jakie masz refleksje w związku z tym? Wszyscy szukamy tego samego, no. Super człowieka, z którym można by życie dzielić i po prostu tak ruszyć wolnościowo do przodu w tym życiu, no. A to nie jest tak, że tam się szuka raczej takich... Nie, ja byłam na tylu ślubach z takich aplikacji, ale zależy, o jakiej aplikacji mówimy oczywiście, bo są różne, tak. Ale to trzeba sobie mądrze wybrać aplikację, próbować mądrze się zachowywać na tej aplikacji. Ja byłam na wielu ślubach z aplikacji, wielu mam przyjaciół, którzy poznali się na aplikacji i wydaje mi się, że jak ktoś ma takie wolnościowo podejście do życia, czyli jakoś tak sobie to życie ułożył, że fajnie je prowadzi, jakąś pasją, jakimś sensem, bo ja o takiej wolności myślę, to taki człowiek na pewno zwróci naszą uwagę, a my zwrócimy jego uwagę. A może skoro ty tak dużo pracujesz, to może w pracy kogoś poznasz? To już się wiele razy zdarzało i chyba dziękuję. Aha. No dobrze, to my... No to dziękuję. To my zapraszamy na rolnika. Kiedy? No, tak, 15 września o 21.30 jest pierwszy odcinek listy, także państwo nie przegapcie, bo to jest bardzo ważny odcinek, wtedy wszystko się zaczyna. I co? No ja bardzo zapraszam do jedynki, wiecie gdzie. Do zobaczenia.